Witam na kanale Dzieciaki testują. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję butów Crocs. No, może nie do końca na recenzję i nie do końca butów, chociaż jak widzicie, mam tutaj Crocsy. Crocsy z Maca. Od piątku w McDonaldzie do Happy Mealów lub po prostu można kupić jako zabawkę Crocsy, zawieszki. Podobno są fajnie wykonane. Z tego co widziałam na zdjęciach, bardzo fajnie wyglądają, więc zaszalałam i kupiłam 4 sztuki. Wszystkie obecnie dostępne. Bo jak to zwykle bywa, będzie ich więcej, aż 12 różnych rodzajów. Na chwilę obecną są te oto 4. I no, chyba zajrzymy do środka, co mówicie? Jeszcze ich nie otwierałyśmy z dziewczynami. Tak jak kupiłyśmy, tak tutaj są w pudełeczkach. No to zaglądamy, co tam się w środku kryje. Są naklejki i kroksik. O jadź, ale fajny! O rany, zobaczcie to! On ma te takie, co te kroksy nieraz mają do przyczepienia, to on ma oczy i uśmiech. I tutaj ma coś takiego, co wyciągamy i jest zawieszka, ale można też schować. Ale fajny, ej, i powiem wam, no nie jest taki gumowy jak kroks, bo jest twardy, sztywny, ale fajny i widać, to znaczy czuć w ręce, że porządny. Z fajnego tworzywa jest wykonany, nie jest to takie lekkie. Zobaczcie, nie zgina się. Jest fajny plastik, fajne tworzywo i z kroksem są takie oto naklejki. Ale fajnie. I 6 zł kosztuje taka zabawka, jak kupujecie samą, bez Happy Meala. Także to był Crocs w po prostu czerwonym opakowaniu. Teraz otwieramy tego z obrazkiem Happy Meala. Też mamy naklejki. Czy one są inne? Są inne. Tutaj mamy inne naklejki. I tutaj też jest czerwony kroksik. Happy Meale. Ojejku. Co za słodkość. I też jest do wyciągnięcia zawieszka. Ale słodkość. Pudełeczka na bok. I lecimy z następnym. Otworzymy sobie chyba teraz tego co. Tego białego w kropeczki. Nie chcę podrzeć tych pudełek, chociaż w sumie nie wiem po co. Po co mi one nie podarte, skoro i tak kroksiki zabierają dziewczyny. Tutaj mamy taki zestaw naklejek. Jest padzik. Są nutki. I kroksiol. Krokencjusz. Dobra, czyli już wiemy, że kroksy, które tutaj się znajdują, one są pod kolor pudełek, bo on jest biały w kropeczki. Dokładnie tak jak opakowanie jest zawieszka. Tutaj można sobie to obrócić. No po prostu coś fantastycznego. I ostatni ten powinien być w takim razie hamburgerowy. Oczywiście można sobie te kroksy sprawdzić na stronie Maczka. Tutaj mamy takie naklejki. Pokażę Wam je za chwilę z bliska, wszystkie naklejki i wszystkie buciki. No i mamy kroksa hamburgera. Zdecydowanie jest to hamburger, jest zawieszka, jest ruchomy ten tutaj element i jest kroks, ale ekstra. Są wszystkie 4 i jeśli chcecie je kupić jako zabawka, jako buty dla lalki, to niespecjalnie, bo zobaczcie, one w środku są usztywnione, więc raczej jako zawieszki do kluczy, czy gdziekolwiek. No słodkie są te kroksy, o rany, oj, chyba będziemy musiały kupić kolejne też jak będą. No i teraz sobie możecie podejrzeć naklejki, który kroksiok jakie ma naklejki, które są najfajniejsze, dajcie znać. Które Wam się najbardziej podobają z tych naklejek. Tu mamy hamburgera. O, tu mamy nawet więcej hamburgerów. Tutaj mamy Happy Meale. Tu też są Happy Meale, nawet więcej. Pad. No i co? Tutaj jakiś ludzik, jakiś kosmita. Crocs. W
tym zestawie mamy naklejkę Crocsa, a tu są takie bardziej naklejki, jakby buźki ozdobić, jakby buźkę po prostu z tego zrobić. Te naklejki, nie wiem w sumie do czego, można chyba sobie wykorzystać, bo na Crocsy ich raczej nie nakleimy, bo coś tak mi się wydaje, że no może będzie się trzymać. Nie będę tego sprawdzać, bo mnie dziewczyny uduszą, że im tutaj odklejam naklejki. Także tak to wygląda. Naklejeczki, buty, które bardzo mnie zaskoczyły, powiem Wam, tym tworzywem, z jakiego są wykonane, bo są naprawdę ciężkie. No to nie jest taki, wiecie, tandetny chiński plastik fantastik. One są całkiem ciężkie. I tak jak już mówiłam, można kupić same zabawki, 6 zł sztuka. Czasem w niektórych McDonald'ach są jakieś promocje, 2 w cenie jednej, czy jak kupicie więcej, to za pół ceny. Ale teraz u nas takich promocji nie było. Zdarzały się one w przeszłości. W każdym razie 6 zł kosztuje zabawka i można kupić samą. Nie trzeba z Happy Mealem, jak widzicie. Zresztą tutaj same zabawki kupiłyśmy i mamy zestaw Crocsów. Nie wiem, kiedy będą następne. Podobno nowe zabawki są co miesiąc, ale chyba przez ten miesiąc będą wszystkie 3 rzuty tych Crocsów. Czy się mylę? Dajcie mi znać, jeżeli wiecie. Bo chętnie bym kupiła jakieś fryteczki do kolekcji. Także tak to wygląda. Przesłodkie, przeurocze Crocsy miniaturowe w McDonaldzie obecnie są.